Mamy prostopadłościenny budynek pokryty dachem w kształcie ostrosłupa. Wszystkie ukośne krawędzie dachu są równe. Za poziome krawędzie przyjmijmy długość i szerokość stropu. Od frontu i z tyłu budynku nachylenie powierzchni dachu nad powierzchnią stropu to 60 stopni. Po bokach dach nie jest aż tak stromy. Tam jego nachylenie nad stropem to 45 stopni. Chcemy wyznaczyć kąt alfa pomiędzy ukośną krawędzią dachu a płaszczyzną stropu. Z warunku, że wszystkie ukośne krawędzie ostrosłupa są równe, wynika, że jego wierzchołek położony jest pionowo nad środkiem prostokątnej podstawy, która jest stropem budynku. Przez A oznaczmy odcinek od środka podstawy do środka dłuższej krawędzi. Obliczmy teraz wysokość dachu w najwyższym miejscu, czyli wysokość H ostrosłupa. Odcinek H jest prostopadły do poziomej powierzchni stropu. Jest więc przyprostokątną w trójkącie prostokątnym, którego drugą przyprostokątną jest odcinek A. Kąt naprzeciwko H ma 60 stopni. Mamy więc tutaj połowę trójkąta równobocznego o boku 2A. Stąd H równa się A pierwiastków z 3. Obróćmy się teraz o 90 stopni i spójrzmy ze środka stropu w kierunku boku budynku. Tutaj także mamy trójkąt prostokątny o jednej przyprostokątnej H. Ale w tym miejscu dach pochylony jest nad stropem pod kątem 45 stopni. Zatem mamy tu trójkąt równoramienny, którego druga przyprostokątna ma długość także A pierwiastków z 3. Obliczmy teraz odległość pomiędzy środkiem stropu a narożem, w którym zbiegają się krawędzie. Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. A pierwiastków z 3 do kwadratu dodać A kwadrat równa się 4A kwadrat. Więc szukana odległość jest pierwiastkiem z tej liczby, czyli 2A. Narysujmy teraz trójkąt prostokątny, w którym jedna przyprostokątna to 2A. Druga przyprostokątna to H, czyli A pierwiastków z 3. Wtedy przeciwprostokątna jest ukośną krawędzią dachu, która tworzy z płaszczyzną stropu szukany kąt alfa. Ale przecież tangens alfa to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko alfa do drugiej przyprostokątnej. Czyli A pierwiastków z 3 przez 2A, a to daje pierwiastek z 3 przez 2. Teraz przy pomocy tablic trygonometrycznych lub kalkulatora możemy sprawdzić, że szukany kąt alfa to niecałe 41 stopni. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.